Lose backgrounds. We're on the left side, so we grab a ranka. Okay, boys, the same. Keep the focus. Well, let's take it on. Uczestnik Mistrzostw Świata do lat 20 w 2019 roku, jeden z najlepszych bramkarzy młodego pokolenia w PKO BP Ekstraklasie, a obecnie zawodnik Krakowi, zdobywcy Pucharu Polski w poprzednim sezonie. Brawo Szymon, okej! Prawie każdy wraca! Przed meczem z Chojniczanką w ćwierćfinale rozgrywek rozmawialiśmy z Karolem Niemczyckim, sprawdzając, jak wygląda jego rozwój po młodzieżowych mistrzostwach świata. Takie też założenie miałem po tych mistrzostwach, żeby grać jak najwięcej i znaleźć klub, który po prostu umożliwi mi regularne występy. Był to na pewno pracowity okres, no i najwięcej zmieniło się, jeśli chodzi o moje statystyki, ponieważ mam cały sezon rozegrany w pierwszej lidze, pół sezonu w Ekstraklasie, więc cały czas praktycznie jestem w rytmie meczowym. Znałem swoją wartość, wiedziałem, jakie mam umiejętności i jedyne, czego mi brakowało tak naprawdę, to meczów w seniorskiej piłce na poważnym poziomie. Więc jakby moim głównym celem było po prostu znalezienie klubu, który da mi szansę, który we mnie uwierzy. Jeśli chodzi o Krakowie, to na pewno dostałem jasny przekaz, że dostanę swoją szansę i będę miał możliwość rywalizacji. Jakby to mnie przekonało. Krakowia jest tak samo moim klubem, z którym byłem związany jako dzieciak. Właśnie śmiałem się ostatnio z Marcinem Budzińskim, że jak przyszedł właśnie do szatni, to ja go kojarzę tak naprawdę z tej drugiej strony, gdy podawałem mu tam piłki na jakichś tam meczach ligowych. Był to dla mnie wybór oczywisty i też cieszę się, że miałem taką możliwość pójścia do Krakowi. Powiedziałbyś mi, która przeprawa w Pucharze Polski była dla Ciebie najtrudniejsza z Twojej perspektywy? Z mojej perspektywy może dość nieoczywista, ale chyba Świdzkowi. Taka już typowa jesienna pogoda. Pojechaliśmy właśnie na Świd, niedaleko Szczecina. Bywało gorzej. Nie wiem co? Ta górka jest fajna. Ogólnie to zapada się w większości. Jacek to jedna, ale zapada się. Trzeba wygrać do domu, nie? No i była to bardzo, bardzo ciężka przeprawa, ponieważ długo męczyliśmy się, żeby w ogóle strzelić bramkę. W końcówce dobra zmiana Daniela Pika, przewrotka, spowodowała to, że wygraliśmy. No i jakby koniec końców liczy się to, że przeszliśmy. Na pewno Chojniczanka nie będzie miała nic do stracenia. Spodziewam się dużej determinacji z ich strony, dużo walki. Z naszej strony na pewno będzie to wymagało tego samego, jeszcze większej ambicji, walki i przede wszystkim chłodnej głowy, żeby nie dać się wciągnąć w jakieś bójki, natomiast twardo po prostu przez to przejść i zagrać po prostu jak najlepszy mecz. Keep the focus! Let's take it on. Zauważyliśmy, że komunikacja w defensywie jest dla Ciebie dosyć ciekawa, bo z polskiego języka przechodzisz na angielski, z angielskiego nawet na holenderski. Komunikacja jest bardzo ważna, ponieważ szczególnie w takich meczach trzeba cały czas nakręcać drużynę i przede wszystkim merytorycznie podpowiadać, żeby każdy pilnował swojego zawodnika, odpowiednio przesuwał. A ja już przyzwyczaiłem się do zmiany języków, więc nie jest to dla mnie jakiś duży problem. First time! First important! Everyone takes the man! Każdy bierze gościa! Dobra, dobrze! Dobra, boys, ok, good comeback! Mieliśmy praktycznie cały mecz kontrolę nad przebiegiem spotkania. Wykorzystaliśmy swoje sytuacje, dobrze kontrolowaliśmy tempo gry i awans jest nasz teraz. Idziemy do półfinału tylko po to, żeby ten mecz wygrać, więc jakby cel jest jasny i musimy się po prostu skoncentrować najpierw na następnym meczu ligowym, potem na meczu pucharowym i krok po kroku realizować nasze cele.